Uwaga! Jesteśmy gotowi? Kamery są gotowe? Uwaga! Adam? Tak. Dobra. Gram. Nie no, Freddy, najdroższy. No. Co? Powiedziałem coś nie tak. No. Gdzie ty? Co jest do mnie? Jesteś tu spodziewał. No, dziękuję. Nie. Wszędzie cię szukaliśmy. No wszędzie, na zewnątrz, w gabinecie dyrektora. Nawet w marze, ale znik jak tam po... Bo poszedłem cię szukać w garderobie. Straszna awantura. Tam odchodzi. Myślę, że Tim powinien o tym wiedzieć. Kochanie, ja myślę, że Tim już o tym wie. Robi jej każdemu scenę. Już ja wiem, kiedy ktoś ci wpadnie w oko. O Boże, ktoś wpadł w oko do Ty? Widziałem, jak się chowasz po kontakt z tym biednym idiotą. Z jakim biednym idiotą? Ale nieważne, kochanie. Ale nie śmiem. No nie. No to tu jeszcze jest oprócz mnie. Oj, no, widziałem, że nie zerwę. Zemstą? Co ty wszędzie szukała? Ja też. Każde słowo. Proszę Państwa, prosimy o zajmowanie miejsc. Właśnie zaczynamy przedstawienie. Mamy się zgodę. Jak ty zaspiesz? Przez ścianę, każde słowo. Szanowni Państwo, prosimy na salę. Właśnie zaczynamy przedstawienie. To powiedziałam. Tak. Powiedziałeś, właśnie zaczynamy. Właśnie zaczynamy. Właśnie zaczynamy za chwilę. Biedny Lloyd udławi się tymi swoimi cukierkami. Widzę, że zaczynam dyktować modę. A nie, 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 nie. Próba dublerów w skarbie. A, zagarego. Tak. Najwyższy czas. A, co mówię? Co mówię? A, zawsze tak jest. Człowiek komuś pomaga. Może powiedziała, coś domaga? O! Gary, najdroższy! Gary! Nic ci nie jest? Co mówi? Co mówi? Nie, 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 on nic nie mówi, serdeńko. Słusznie, no po co ją czcić? No! Pago! Brat! Nic ci nie jest? Romans, te przytulans. Kurtyna w górę. Zaraz. Gary, doktor. Słuchajcie. Nie chcę wygłaszać jakiegoś wielkiego, długiego przemówienia, ale chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie. Musimy wyjść na scenę i zagrać przedstawienie. I no... No i nie możemy tego zrobić milczeniem, prawda? No, musimy się do siebie odzywać. Jak mamy widownię? Co gram? Nie był jak na popołudniu. Pierwsze rzędy balkonu, pełne, prawda? Popij kurtyna w górę, bo staruszkowie się doczekają. Cisza! Cisza, uwaga! Chwileczkę, bo ja chciałbym jeszcze jedno słówko. A! Sardynki! 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 Cisza w kulisach! Ej, hello! No co dalej? Co dalej? Ale siedzimy tam już godzinę, wszyscy zamilkli. Myślą, że ktoś umarł. Przepraszam bardzo, to jest moja wina, chciałem się podzielić z kolegami pewną ważną myślą o Freddy. A brałeś kiedyś pod uwagę, że prześlep mówił? Przepraszam, wybrałem zły moment. Czy ktoś ma jeszcze jakieś przemyślenia, które chciałby się podzielić, z którymi chciałby się podzielić z innymi? Nie, teraz oczywiście. Później. Dobry, Tim. Kupiłeś kwiaty w ogień. Jak? Nie? No tak, tak. A dla mnie nie kupiłeś żadnych kwiatów? Nie, no. A wiesz, co to jest? Ksiądz zazdrości. No tak, tak. No tak, no to teraz weź 10 funtów ze swojego portfela i kup kwiaty. Gram! Właśnie zaczynamy spektrać. Ksiądz spektrać. Skup się na kompozycji kwiatów. Kupiłeś kwiaty w ogień? Dwóch. Tego starczyłoby dla was dwóch. No dobrze, to koniec, kochani! Zaczynamy, tak? Tylko nie każcie czekać do dni. Popi, kochanie, nie płacz. Tak. Lećmy już, no kochani, lećmy. Wszyscy nam